Cześć, witajcie. Dzisiaj unboxing zewnętrznej nagrywarki DVD, konkretnie modelu firmy Maxell. Jest to znany producent płyt DVD czy CD do nagrywania płyt optycznych, nagrywalnych. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się bliżej jego nagrywalce. Płyty optyczne, płyty DVD w szczególności, czy wcześniej CD, odchodzą powoli do lamusa. Coraz rzadziej z nich korzystamy. Najlepszym przykładem na to jest brak napędów optycznych w najnowszych laptopach i przez to nie mamy możliwości odtwarzania płyt optycznych jeszcze starszych, czy też okazjonalnie jeszcze gier, programów, które mamy kolportowane na płytach DVD. Wtedy z pomocą przychodzą nagrywarki zewnętrzne, takie jak właśnie ta produkcji firmy Maxell. Jest to znany producent płyt DVD nagrywalnych, DVD-R, DVD-RW. Natomiast tutaj jego nagrywarka prawdopodobnie, ponieważ informacji na temat tego modelu w internecie jest nie za dużo, jest to nagrywarka OM, czyli wyprodukowana przez innego producenta, na przykład takiego jak Lighteon, który po prostu udostępnił swój produkt i Maxell jedynie dodał swoje logo. Generalnie nagrywarka jest w standardzie USB 2.0. Dwa kolory, biały i czarny. Biały jest taki troszeczkę, myślę, że mniej ciekawy, ponieważ ma i tak czarną tackę, więc tutaj nie zadbano o kolorystykę. Informacja o tym, że maksymalny zapis to jest 8 razy, czyli generalnie maksymalna prędkość, jaka jest w nagrywarkach na USB, szczególnie w standardzie 2.0. 8 razy zapisuje DVD R plus minus RW. Podwójne dwuwarstwowe płyty DVD R plus minus również 8 razy. Odczytuje DVD 8 razy, odczytuje DVD RAM 5 razy. CDR nagrywa 24 razy, CD-RW też 24 razy i odczytuje płyty CD-ROM 24 razy. Czego zabrakło? Zabrakło jedynie wsparcia dla technologii LightScribe, czyli nagrywania, wypalania obrazków, logo na drugiej stronie płyt. Informacja jest, że jest to USB 2.0. Tutaj śpieszę z wyjaśnieniami. Wcale USB 3.0 poza większym prądem, który może dostarczyć przez kabel, nie jest lepszym rozwiązaniem. USB 2.0 jest wystarczający dla nagrywarek. Dodatkowo informacje o technologii Plug and Play. Slim, czyli napęd jest naprawdę cienki. Z boku powtórzenie prędkości maksymalnych, jeżeli chodzi o zapis. Writing Speed. Informacje o zewnętrznym użytku. Co tutaj jeszcze mamy z drugiej strony? Standard USB 2.0, 480 megabitów na sekundę, odczyt zapis, tutaj oczywiście w przypadku płyt CD-ROM i DVD-ROM zapisu nie ma, więc jest niedostępny, a generalnie tak samo prawie jak czyta, tak samo szybko zapisuje. Jedyne różnice są tutaj przy DVD dwuwarstwowym, jest 6 razy, a nie 8, i DVD RW. Powtórzona informacja o tym, że jest to standard USB 2.0, cienki napęd, informacja o wsparciu Windows 2000, XP, Vista 7, macOS 10, Windows 10 i 8 jeszcze wtedy chyba nie było, kiedy produkowano ten napęd. Made in China, Maxell Europe. Informacja, że jest to Multi DVD Writer Slim Black, wersja kolorystyczna czarna. Informacji więcej nie ma. Zobaczmy, co w środku. A w środku otrzymujemy coś takiego, czyli wspornik z pianki, instrukcja obsługi dla płyt. Jakby ktoś potrzebował, jest w kilku językach.
po węgiersku również. Kabel. Mamy kabel USB 2.0, kabel USB, mini USB, czyli taki typowy do dysków twardych. Sam napęd zaklejony. Po odklejeniu zapakowany napęd się dosyć ciężko go wyciągnąć i mamy sam napęd. Mamy folię na wierzchniej warstwie. Taka błyszcząca ala fortepianowa z diamencikami. Sam plastik przedni jest już standardowy. Ważne, że chropowaty, więc się nie będzie chyba rysował. Informacja oczywiście o standardach. DVD Multi Recorder. Przycisk do Ultra Speed. Przycisk do otwierania tacki. Bok. Nic szczególnego. Tylnia ścianka. Tutaj jest 2-amperowy jeszcze złącze zewnętrznego zasilacza, z którego można skorzystać, ale z portu USB 2.0 napęd też sobie radzi. Nagrywa płyty, więc nie jest to wymagane. Ten dodatkowy zasilacz jest to opcja. I tu jest informacja o tym, że to może przestraszyć nabywców, że wymagane jest prąd stały 5V przy natężeniu 2A, czyli tak jakby z USB 2.0, który ma tylko 0,5A i 5V, 4 razy mniejszy prąd, ta nagrywarka nie mogłaby pracować. Nie, może. Może, oczywiście można też podłączyć zewnętrzny zasilacz, wtedy takie napięcie będzie dostępne. Jak widać, nagrywarka nie jest jakaś super atrakcyjna wizualnie, ale nie o to chodzi, tutaj logo Maxella. Chodzi o to, żeby spełniała swoje zadanie. A zadanie jest proste. Nagrywać płyty DVD i odczytywać. W takich laptopach jak na przykład Y5070, czy w wielu innych nowych laptopach, w których po prostu napędu optycznego brak. A niekiedy taki napęd się przydaje. Niekiedy przy instalacji systemu operacyjnego z płyty, a niekiedy przy odczytywaniu starych archiwów, czy konieczności zapisania płyty na przykład z filmem. Dzięki za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału i oglądania innych moich filmów. Hej, hej!